Atrakcji będzie multum. Tu podzieliłbym te atrakcje na takie dwa rodzaje. Jedna atrakcja to jest dla dzieci i młodzieży, czyli zabawy, czyli pokazy różnych dyscyplin sportowych, czyli możliwość spróbowania czegoś, co być może będzie moją pasją i to jest taki główny cel. Drugie atrakcje to jest to, żeby rodzice mogli zobaczyć, jakie kluby czym dysponują, jakie dyscypliny będą prowadzone, gdzie się można zapisać. Świadomość, że można skorzystać z szeregu programów bezpłatnie, że nie trzeba przynależności klubowej, to myślę, że to są ważne sprawy. A poza tym dotknąć tego sportowca na żywo, który osiągnął największe tytuły, jest mistrzem olimpijskim, mistrzem świata, a tam będzie okazja po temu, bo będą obecni ci sportowcy, więc myślę, że to jest dobra idea. Czasami stadiony traktowane są jak muzea dla takich małych dzieci, które są zainteresowane piłką nożną. Można wejść na stadion Wisły, prawda, zobaczyć, jak to wygląda od środka, zobaczyć, bo tam będą prezentować się przeróżne kluby z różnymi swoimi dyscyplinami, które są wiodące w danym klubie. Myślę, że fajna sprawa, można fajnie spędzić dzień na świeżym powietrzu.